Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o nawykach. I abyśmy mogli porozmawiać o nawykach, najpierw musimy sobie zadać pytanie, czym jest nawyk? Jak brzmi definicja nawyku? Myślę, że tak naprawdę definicja nawyku jest bardzo prosta. Według mnie jest to regularne powtarzanie danej czynności. Jeżeli coś robisz w życiu kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, może i kilkaset razy, to wtedy staje się po prostu twoim nawykiem. I jakbyśmy tak przełożyli to na nasze codzienne życie, możemy na przykład do naszych nawyków zaliczyć chociażby takie proste, prozaiczne rzeczy, jak odżywianie, jak modlenie się, jak czytanie Bożego Słowa, jak sen, jak wstawanie. To są bardzo proste nawyki. Ale one są bardzo ważne w naszym życiu. Pielęgnowanie nawyków w naszym życiu jest niezwykle istotne. Tak naprawdę każda zmiana w twoim i w moim życiu, czy to jest zmiana mała, czy to jest zmiana duża, ma swoje źródło w podejmowaniu decyzji każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli. I tak naprawdę wybory, których dokonujemy w naszym życiu, są bardzo ważne. Ponieważ wpływają one na twoją późniejszą historię. To, czym będziesz dzielił się w przyszłości z innymi ludźmi. I gdy tak popatrzymy na nasze nawyki, tak naprawdę być może czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, że mocno często skupiamy się po prostu na ściśle określonym celu w naszym życiu. I gdy tak jesteśmy sfokusowani, gdy ciągle myślimy o tym celu w naszym życiu, zapominamy o tych drobnych rzeczach. Pewne nawyki, które się zbierają, one kumulują naszą codzienność. I myślę, że to jest rzeczą bardzo ważną i każdy z nas się z tym zmaga. Jest to codziennością naszego życia, że najtrudniej oczywiście jest konfrontować nas samych. Nasz charakter i typ osobowości. Ale gdy Duch Święty dotyka naszego serca, gdy jesteśmy Mu przede wszystkim posłuszni, On może w nas robić niesamowitą pracę. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami takimi trzema nawykami, które myślę, że są bardzo istotne w naszym duchowym życiu. Pierwszy z nich, nazwałem go sobie tak, jest to znajomość i posługiwanie się Bożym Słowem. Gdy zastanawiałem się nad tym aspektem, pomyślałem sobie tak. Tak naprawdę nie sztuką jest znać Boże Słowo. Sztuką jest, aby Boże Słowo mieszkało w twoim sercu. Czy samo znanie Bożego Słowa sprawia, że jesteśmy osobami wierzącymi? Myślę, że zdecydowanie nie. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałbym podać taki przykład. Ateiści, pomimo tego, że nie wierzą w Boga, znają Boże Słowo. Mało tego, zdarza się, że również je cytują. I gdy popatrzymy na aspekt codzienności czytania Bożego Słowa w naszym życiu, chciałbym tutaj oprzeć się na takiej krótkiej historii z mojego życia. Jakiś czas temu, było to kilka lat temu, niestety zaniedbałem moją relację z Duchem Świętym. Wiecie, nie pielęgnowałem tych dobrych nawyków. Przestałem nagle czytać Boże Słowo, przestałem się modlić i nawiążę tutaj do kazania Kacpra Fąfrowicza z czwartku. Przybierałem pewnego rodzaju maskę. Kacper w czwartek mówił o tym, czy jesteśmy chrześcijaninami, czy też być może gramy chrześcijan. Wiecie, pewne nawyki wchodzą do nas tak mocno, że czasem nie zastanawiamy się, co jest ich źródłem i motywem. My potrafimy przyjść w to miejsce i tak naprawdę robić pewne rzeczy, w których niekoniecznie musi być Duch Święty. I ja między innymi tak po prostu żyłem. Przychodziłem tutaj do kościoła, zakładałem taką maseczkę, odtwarzałem pewne nawyki, czyli tutaj w zborze się modliłem, tutaj w zborze byłem pogodny, słuchałem Bożego Słowa, ale gdy wracałem do mojego domu, sytuacja w moim życiu była zupełnie, zupełnie inna. I wiecie, to jest tak naprawdę niesamowicie ważny aspekt. Możecie sobie teraz pomyśleć, Błażej nie odkrył znowu Ameryki. Nie powiedział nam,
nic nowego, ale myślę, że o pewnych rzeczach, które są dla nas bardzo istotne, należy ciągle i sukcesywnie przypominać. Ja dopuściłem do takiego stanu w moim życiu, w którym tak naprawdę musiałem tak jakby reanimować Ducha Świętego. Pozbawiłem go substancji odżywczych. Wiecie, to się zaczyna od prostych rzeczy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty dzień zrobisz sobie wolne. Gdy pomyślałem sobie na takiej zasadzie, że spełniając tak jakby potrzeby aspektu fizyczności mojego ciała, potrzeby fizjologiczne, gdybym dzisiaj musiał przestać jeść i zacząć jeść w środę, to bym powiedział, że jest to nieracjonalne. Po prostu wiem, że w domu mam pełną lodówkę i będę jadł. Ale czasem podchodzimy do naszego życia duchowego troszeczkę z pewną dozą takiej nonszalancji. Nie pozwól, aby Duch Święty musiał być reanimowany w twoim życiu, żeby domagał się po prostu jedzenia, pokarmu, który będzie stanowił wzrost. I przechodząc dalej, chciałbym przejść za chwileczkę do drugiego nawyku, ale myślę, że tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć słowa Hieronima, który jest autorem takich prostych słów, ale one mnie niezmiernie dotykają. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Często mówimy, znamy Jezusa. Znamy Go na tyle, ile znamy Boże Słowo. Jest to fundament i źródło poznania Boga. Na tyle, ile czytasz, jesteś w stanie Go codziennie poznawać. Jeżeli nie czytasz, nie poznajesz, nie zbliżasz się do Niego. Możesz dopuścić do sytuacji, w której byłem ja, która może owocować niestety stagnacją. Dlatego pilnujmy tego dobrego nawyku, ale zarazem zastanawiajmy się, jaki jest motyw tego nawyku. Drugim nawykiem, który sobie wybrałem, jest dziękczynienie. I zacząłem poruszać się tutaj przede wszystkim w listach apostoła Pawła. Jak wiecie, apostoł Paweł napisał wiele listów, które są przede wszystkim znaczną częścią Nowego Testamentu. I tutaj możemy od razu przejść do drugiego listu świętego Pawła, do Tymoteusza. I będziemy sobie teraz czytać fragment z pierwszego rozdziału, trzeci wiersz. Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach w nocy i we dnie. Wiecie, mi się bardzo mi się tutaj podoba postawa Pawła, który na początku swojego listu do Tymoteusza od razu wyraża wdzięczność i dziękczynienie za Tymoteusza. I gdy przeanalizujemy sobie dalsze listy, na przykład możemy sobie teraz przejść do fragmentu, który jest zawarty w drugim liście do Tesaloniczan. Będziemy czytać również w pierwszym rozdziale i wiersz trzeci. Brzmi on podobnie. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Kolejny, trzeci przykład jest zawarty w liście do Filipian. Będziemy czytać również z pierwszego rozdziału. Tym razem przeczytamy wiersz trzeci i czwarty. Kolejna wzmianka, która pokazuje serce Pawła, jego wylewność w dziękczynieniu. Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam, zawsze, w każdej modlitwie, prosząc z radością za was wszystkich. Pomyślałem sobie, że jest to niesamowite bogactwo. I tak szczególnie zacząłem badać aspekt wdzięczności i dziękczynienia po usłudze pastora Mirosława Walczaka, która była jakiś czas temu, sobota zborowa i niedziela, którą mogliśmy mieć tutaj przywilej i przyjemność spędzić z pastorem. Gdy to słowo zaczęło konfrontować moje serce, zacząłem po prostu rozważać Boże Słowo, to w jaki sposób zaczęło ono do mnie docierać, pomyślałem sobie o jednym. Błażej jesteś skromnie dziękującym i wdzięcznym chrześcijaninem. Zacząłem się zastanawiać nad aspektem wdzięczności i dziękowania i doszedłem do takiego wniosku. Dlatego, że Boże Słowo jest żywe i gdy słuchasz, pozwalasz,
aby przeszło do Twojego serca i do Twojego umysłu, wyrażasz w środku taką aprobatę, która powoduje, że ona dosłownie Ciebie przenika, przeżera, idziesz dalej, podejmujesz pewnego rodzaju czyny, słuchasz i wykonujesz. Zacząłem się zastanawiać nad tym, w jaki sposób mógłbym pielęgnować nawyk dziękczynienia i wdzięczności w moim życiu. Myślę, że tutaj nie trzeba wielkiej filozofii. Gdy po prostu rano wstajesz, zacznij dziękować Bogu za to, że wstałeś, za to, że jesteś zdrowy, za to, że dał Ci kolejny dzień z Bożej łaski, za to, że masz rodzinę, za to, że masz jedzenie, że masz pracę, że możesz pracować. Wiecie, dla nas tak jakby jest to po prostu podłogą. To jest codzienność Twojego i mojego życia. Ale czy zastanawiasz się, że jest na świecie tyle ludzi, które są bezdomne, nie mają pracy, nie mają rodziny, nie mają za co żyć, a przede wszystkim nie mają Boga? Masz miliony powodów na każdy dzień, aby dziękować Bogu. I tak jak już kiedyś wspominałem na czwartkowym nabożeństwie, razem z Natanem mogliśmy skonfrontować to słowo. Równocześnie ono dotykało mnie, a także i niego. I Natan powiedział bardzo mądrą, bardzo prostą i bardzo ważną rzecz. Gdy zaczynasz dziękować Bogu codziennie, nie skupiasz się na tym, czego ci brakuje. Wiecie, popatrzcie, to jest tak drobny, niesamowicie drobny nawyk, a jakże ważny. Ten nawyk potrafi całkowicie zmienić Twoją perspektywę myślenia. Możesz wejść jutro w poniedziałek w zupełnie inne, w cudzysłowie, nowe życie. Z perspektywy dziękowania i wdzięczności Bogu. Gdy skupisz się na tym, to tak naprawdę przyćmi to wszystkie Twoje potrzeby. Trzeci nawyk, który sobie wybrałem, brzmi on następująco. Czynić innych uczniami. I tutaj chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list do Tymoteusza. W zasadzie się znowu cofamy. I będziemy czytać z drugiego rozdziału i drugiego wierszu. Tu jest bardzo ważna wskazówka, którą Paweł udziela młodemu Tymoteuszowi. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także i innych. Czynić innych uczniami. Czyń innych uczniami. Przekazuj pałeczkę dalej. Wyłapuj ludzi, którzy biegną razem z Tobą lub wokół Ciebie. Uwalniaj ich do uczniostwa i uwalniaj ich do służby. Wiecie, to jest Twoje i moje zadanie na każdy dzień Twojego życia. Mógłbyś sobie teraz pomyśleć, siedząc w tej ławce, że czynienie uczniami innych osób to być może jest takie zadanie dla pewnej grupy funkcyjnych osób w tym kościele. To jest główne zadanie dla pastora Janusza, dla braci z rady, dla liderów, dla nauczycieli, dla tych, którzy są w służbie. Ale jakże jest to mylny tok myślenia. To jest zadanie dla nich, ale to także jest zadanie personalnie dla ciebie. To jest pewnego rodzaju mechanizm. Czasem się zastanawiamy, dlaczego jest nas tak mało. Bo nie idziemy dalej z tym, co jest w nas, co żyje w nas. Nie dzielimy się tym dalej. I tutaj przede wszystkim mam takie pytanie. Jeżeli jesteś rodzicem, posiadasz swoje dzieci, to właśnie masz mega, arcy ważne zadanie w Twoim domu. Czyń wszystko, dokonaj wszelkich starań, aby Twoje dzieci osobiście spotkały się z Panem Bogiem. Czyń ich po prostu uczniami. To jest zadanie rodziców. To jest jedno z najważniejszych zadań dla rodziców w dobie teraz, szczególnie tych czasów, w których żyjemy. Czasem rozmawiam z niektórymi ludźmi i oni używają takiego sformułowania. To nie są osoby, które są nawrócone. To są po prostu osoby ze świata. Moje dzieci są dobre. Wiecie, ale czy przez pryzmat bycia dobrym w
wchodzimy do Królestwa Niebieskiego? Czy wystarczy być dobrym, aby dostać się do nieba? Zastanawialiście się nad tym? Jest wiele ludzi, na pewno macie takich znajomych, którzy żyją po prostu dobrze. Mają jakiś swój moralny kodeks praw i zasad. To są poukładani ludzie, oni żyją dobrze. Ale pomimo tego, że żyją dobrze, oni ciągle nie poznali osobiście Jezusa Chrystusa. Aby dostać się do nieba, musisz uwierzyć w to, co wykonało się na krzyżu. Musisz powierzyć Mu osobiście twoje życie. Dlatego tak naprawdę na nas, na rodzicach, też dołączyłem już do tego szanownego grona, jak wiecie, urodziła mi się córka, spoczywa ogromne zadanie. Często rozmawiamy z moją żoną w domu i nasza Melania ma już 8 miesięcy i tak się zastanawiamy, co to będzie, jak już będzie miała ponad ten roczek, może 2 lata, jak zacznie obserwować nas. Pewne nawyki, które są w naszym domu, czy są to dobre nawyki? Czy być może pojawiają się tam jakieś nawyki, których moglibyśmy się wstydzić? Myślę, że możecie się ze mną zgodzić, że tak naprawdę zmiana naszych przyzwyczajeń nie jest prosta. Ten mechanizm, który już jest w tobie, jest trudny do przezwyciężenia, jeżeli chodzi o rozstanie się z nieodpowiednimi nawykami. I pomyślałem sobie przede wszystkim o tym, że mógłbym się teraz podzielić takimi 2 nawykami z mojego życia. Pierwszy nawyk, jest to niedobry nawyk z mojego życia. Nie jest to nawyk dotyczący aspektu duchowego życia. Jest to po prostu nawyk codzienności mojego życia. Mam taki jeden bardzo poważny problem. Problem takiej natury, że niestety zapominam odkładać rzeczy na swoje miejsce. Skądś coś wziąłem i to nie wróciło z powrotem na dane miejsce. U mnie niestety ten aspekt jest bardzo poważny, dlatego że najczęściej gubię klucze do domu, klucze do auta i telefon komórkowy. Myślę, że ci z was, którzy mają podobny niestety zły nawyk, łączą się teraz ze mną w bólu, bo wiecie, co nas czasem kosztuje odłożenie czegoś w nieodpowiednie miejsce. Tutaj podam takie 2 krótkie historie. Jedna jest z zeszłego roku, gdy jeszcze zanim zacząłem pracę tutaj w kościele, pakowałem na ekspedycji paczkę i zapakowałem w nią mój telefon komórkowy. Niestety problem był na tyle duży, że oczywiście nie wiedziałem, że zapakowałem ten telefon. Standardowa praca na ekspedycji wygląda tak, gdy pakujemy paczkę, dajemy sobie czarny stretch, na to dajemy paczkę. Ja niestety położyłem sobie na tym stretchu telefon, ale ja o niczym nie wiedziałem. Zapakowałem sobie ładnie paczkę razem z moim telefonem. Paczka była adresowana do Czech. Nasz przedstawiciel handlowy wziął tą paczkę, jechał do czeskiego Cieszyna. Stamtąd ona miała jechać dalej do Pragi. I wiecie, my sobie czasem robiliśmy takie żarty z chłopakami. Parę razy mi schowali telefon. Myślałem, to jest kolejny żart. Po raz kolejny mi schowali telefon. Ale okazuje się, że się przyznali, że nic mi nie schowali. No wiecie, taka delikatna nerwowość już się wkradła. Zaczęliśmy wszyscy dzwonić na ten telefon, minęło pół godziny, godzina, półtorej, szukam tego telefonu, nie ma tego telefonu. Nagle Gedeon wraca i mówi: Błażej, straciłeś telefon? I ja mówię: tak, skąd ty o tym wiesz? Byłem na poczcie i nagle chcę dać paczki, wysłać i słyszę, że coś tam dzwoni. Wiecie, to jest troszeczkę humorystyczny aspekt. Teraz możemy się z niego tutaj troszeczkę pośmiać, ale tak naprawdę jest to niestety bardzo zły nawyk, którego nie powinienem pielęgnować. Druga prosta sytuacja, która się wydarzyła kilka tygodni temu, niestety będąc tutaj w kaplicy, po prostu byłem zajęty jakimiś rzeczami i nagle wyłożyłem klucz z mojej torebki i nie wiedziałem, gdzie go dałem. To jest klucz do mojego domu, to jest klucz do biura, to jest klucz do kaplicy, to jest po prostu bardzo potrzebna rzecz, która musi być przy mnie. I szukałem cały piątek, całą sobotę, potem całą niedzielę. No i nie znalazłem. Poprosiłem wujka Jacka, żeby mi dał swój klucz do biura, żebym miał w poniedziałek jak się dostać w ogóle do biura. Powiedziałem pastorowi, że niestety wyszła taka sytuacja. Pastor to tak
przyjął dobrze, bo bałem się, czy tutaj nie będzie jakiegoś zgrzytu, że jednak odpowiedzialność jest na mnie pewna, mam klucze tutaj do całego obiektu, ale pastor się zachował bardzo dobrze, dlatego mu za to dziękuję i jestem mu wdzięczny za to, że przyjął taką postawę. I wiecie, po pewnym czasie przychodzi wujek Jacek i mówi, że znalazł moje klucze. Były one nie tak bardzo daleko, bo tam, gdzie siedzi Tymek, po prostu zostawiłem je za konsolą. Ale ja niestety o tym po prostu zapomniałem. Widzicie, to są bardzo drobne nawyki. I moja żona często zwraca mi uwagę: Błażej, dlaczego ty nie jesteś taki jak twój młodszy brat Kuba? Widzisz, jaki on jest poukładany. Gdy jesteśmy u nich, on wchodzi do domu, odwiesza od razu kluczyki w miejscu, w którym one powinny być. I ja niestety szukam tutaj często usprawiedliwienia dla mojego postępowania i mówię, bo Kuba temperamentem i typem osobowości przejął pewne cechy od mojego taty, a ja przejąłem te cechy od mojej mamy. I tutaj oczywiście nie chcę w złym świetle pozostawić moją mamę, ale często jest tak, że w tych drobnych, codziennych nawykach naszego życia szukamy usprawiedliwienia. Nie próbujemy zmieniać po prostu tych nawyków. Czasem jest to tak naprawdę dla nas wygodne. Wydaje nam się, że niektóre nawyki nie wpływają aż tak źle na nasze życie, na naszą codzienność i nasze duchowe życie. Ale dla kontrastu chciałbym podać taki nowy nawyk, który staram się pielęgnować od około 2 lat. Gdy jesteście tutaj w zborze, nie wiem, czy też tak macie, ale gdy słuchacie naprawdę kazania, ono już w trakcie dosłownie pierwszych kilku minut mocno na was oddziałuje. Mocno na was oddziałuje. Już wiecie, że Duch Święty wykonuje w trakcie tego kazania niesamowitą pracę. To ja mam tak, że gdy jestem dotknięty tym kazaniem, wracam do domu i od razu na początku tygodnia staram się wysłuchać ponownie jeszcze raz to kazanie. Bo jeżeli Duch Święty personalnie mocno akcentował coś do mnie na tym nabożeństwie, to oznacza, że muszę jeszcze raz to wysłuchać. Biorę sobie kartkę, biorę długopis i wypisuję poszczególne myśli, które w niedzielę mnie dotykały. Rozwijam to, otwieram się na działanie Ducha Świętego i staram się to wprowadzać w moje życie. Dlaczego? Dlatego, że słowa są ulotne. Jeżeli zapytałbym was, kto 4 tygodnie temu mówił kazanie, jaka była główna myśl przewodnia, nie wiem, czy ktoś z was w tym momencie podjąłby się tego zadania, wstał, powiedział na głos. Wiecie, pewne rzeczy nam uciekają. Staram się, aby to było dobrym nawykiem w moim życiu. Jeżeli mówię, że usługa była dobra, fajna, ekspresyjna, przenikała mnie, no to nie chcę się zamknąć tylko w tych słowach. Chcę iść dalej, chcę tym żyć. Nie chcę, żeby to się straciło we wtorek, w środę, w czwartek czy w piątek. Jeżeli zrobię sobie notatki, mogę je zrobić na kartce albo w telefonie, mam je cały czas przy sobie. Wyciągnę i sprawdzam, czy te rzeczy, które mnie dotykały na daną chwilę i dany czas, czy ja zmieniam swoje nawyki i żyję nimi, czy być może znowu sobie gdzieś tam pofolgowałem. Przez 3 tygodnie, 4 próbowałem, ale niestety nie podołałem. Taką cechą współczesnego świata jest to, że brakuje nam wytrwałości. Mówił o tym też pastor Mirek. Wytrwałości nam wszystkim potrzeba. Czy zdarzało wam się próbować zerwać ze złym nawykiem więcej niż nie jeden raz? Myślę, że każdemu z was zdarzało się. Czasem tak naprawdę to są setki razy. Ale wiecie, gdy ciągle myślimy o zmianie naszych nawyków, to przede wszystkim musimy kierować nasze serca i nasz umysł w najważniejszą dla nas osobę. Nie zrobisz tego o własnych siłach. Musisz skupić się na Duchu Świętym, który obdarza ciebie Jego mocą, która powoduje, że wtedy może przyjść przełom do twojego życia. Nie próbuj zmieniać nawyków sam z siebie. Proś Go o to, żeby On ciebie do tego uzdalniał i uwalniał. Zmiana tak naprawdę nawyków wymaga
samoświadomości, a także samodyscypliny. Niestety zauważyłem to, że złe nawyki tworzą się tak naprawdę często w naszym życiu bardzo łatwo. Ale niestety specyfika złych nawyków jest na tyle trudna, że bardzo trudno i bardzo długo często musimy po prostu pracować w naszym życiu, aby z nich zrezygnować. John Maxwell powiedział coś takiego. Wielu uzdolnionych ludzi potrafi coś osiągnąć w swoim życiu, ale nie umie tego utrzymać. Jak byśmy to mogli przenieść na nasze nawyki? Właśnie. Wprowadzamy pewnego rodzaju nawyki, ale jak długo jesteśmy w stanie żyć tymi nawykami? Ale nie wiem, czy zwróciliście właśnie uwagę na to, że dzieci niestety bądź stety z łatwością przejmują nawyki rodziców. Dzieci są wiernymi obserwatorami. Patrzą, obserwują swoich rodziców i później chcą być takie jak one. Odtwarzają to, co robią rodzice. Dokładnie powielają to samo. Później, patrząc na kogoś dzieci, na czyjeś dzieci albo na swoje własne dzieci, możemy powiedzieć, zachowuje się tak samo jak mama i tata. I to jest bardzo ważny czynnik, który musimy mieć ciągle w głowie. Jakie nawyki są w twoim domu? Jakie nawyki są w twojej rodzinie? Chciałbym tutaj się odnieść do takiej dla mnie przykrej sytuacji, pokazując, jak ważnym jest dbanie szczególnie o nawyki w naszym domu właśnie, aby nasze dzieci przejmowały dobre nawyki. W zeszłym roku byliśmy z moją żoną na wakacjach na Mazurach i mieliśmy, że tak powiem, nasze ulokowanie bardzo blisko jeziora. Było to bardzo dogodne. Ale zarazem ta taka ala plaża, która była tam wybudowana, była mocno oblegana przez innych ludzi. I gdy tam chodziliśmy sobie na tą plażę, po trzecim czy po czwartym dniu naszego pobytu zauważyliśmy, że przychodzi tam taka większa ekipa młodych ludzi. Były to najprawdopodobniej osoby przybliżone w moim wieku i miały taką swoją specyfikę życiową. Oni bardzo lubili słuchać głośno muzyki, odpalali sobie po prostu głośnik, ta muzyka leciała i do pewnego momentu tak jakby jakoś mnie to mocno nie ruszało, gdy w pewnej chwili zobaczyłem matkę, która śpiewa tą piosenkę, która była dla mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o treści, dość dziwna, a nawet bardzo słaba, zachęca swoją córkę do tego, żeby ona też śpiewała tę piosenkę. I tak naprawdę ku mojemu przerażeniu zobaczyłem, że 4- czy 5-letnia dziewczynka zna całą tą piosenkę na pamięć. Wiecie, to były przysłowiowe niestety bzdety. Nie było tam niecenzuralnych słów, ale to było naprawdę przykre. Pomyślałem sobie, jakie nawyki ta matka przekazuje swojej córce. One razem śpiewały tą piosenkę. 4- czy 5-letnia dziewczynka śpiewała o rzeczach, o których nie ma w ogóle pojęcia. Czym to tak naprawdę jest? I to mnie troszeczkę przeraziło. Ale Pan Bóg dał mi taką refleksję właśnie, aby ciągle pilnować i dbać o nasze nawyki. Bo pomimo tego, jeżeli o tym tak nie myślisz, twoje i moje życie jest tak naprawdę na nieustannym świeczniku. Mój brat kiedyś powiedział mi coś takiego, przeczytał to i podzielił się właśnie tym ze mną, że nasze życie może być jedyną Ewangelią, którą czytają inni ludzie. W domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteś. Świadomość tego, co robisz, co mówisz, jak żyjesz, jak się poruszasz, jak czynisz, składa się z pewnej dozy kumulujących się nawyków. To jest bardzo ważny aspekt naszego życia. Tutaj chciałbym się znowu odnieść do usługi Kacpra. Nie ukrywam, ale zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Jestem ciągle pod aspektem tego słowa, które było w czwartek. I Kacper mocno rozpoczął w czwartek swoje kazanie. Wiecie, ja jestem przeświadczony o tym, że dobór odpowiednich tekstów w usłudze, a także odpowiednie przykłady, to jest naprawdę duży sukces w kazaniu. W połączeniu z działaniem Ducha Świętego możemy mieć wspaniałą całość, która nas dotyka. Kacper rozpoczął bardzo mocno. Dał nam taki przykład.
powiedział, że co by było, gdybyśmy tutaj zatrudnili aktora, który by odgrywał nas, czyli chrześcijan. Zapłacilibyśmy mu tutaj po prostu za tą usługę, on by był między nami i odgrywałby nas, chrześcijan. Zaczął się zastanawiać nad tym aspektem trochę dalej. No najprawdopodobniej ten aktor, skoro gra, to jest poważna rola aktorska, mógłby nawet zacząć się modlić. Mógłby nawet wyjść tutaj i powiedzieć świadectwo. I do czego tak naprawdę zmierzam? On, będąc tutaj z nami, przejąłby pewne nasze nawyki lub ich po prostu się nauczył. I tutaj chciałbym zacytować Stephena Coveya i słowa, które powiedział. Dopóki nie zaczniesz świadomie wybierać, jakimi motywami chcesz się kierować, nie możesz tak naprawdę żyć własnym życiem. Motywy, którymi się kierujemy, są bardzo ważne. Mogą mieć znaczący wpływ na twoje i moje nawyki. Dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, to będziemy poddawać nasze nawyki pod nieustanną weryfikację naszego Ojca, który jest w niebie. I to, z czym możemy się zderzyć. Może o tym nie myślimy, ale wierzę, że niestety taki aspekt wkrada się do naszych kościołów, to, że jeżeli pomyślimy o naszym duchowym właśnie życiu, istnieje pewne niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy się na tym też złapaliście, że po długim czasie, gdy powtarzasz już daną czynność kilkadziesiąt bądź kilkaset razy, to może tak bardzo do tego przywykłeś, że nie skupiasz się na głębi, po co to robisz, dlaczego to robisz i dla kogo to robisz. To mówi o religijności. Naprawdę łatwo jest popaść w religijność. W religijności tak naprawdę nie ma życia i ducha, bo nie ma tam miejsca na wiarę i łaskę. Estera dzisiaj nawiązała do łaski. Wiąże się to ciągle z nieprzemienionym umysłem, z życiem niestety, ale w mentalności prawa. Jeżeli żyjesz w mentalności prawa, to wtedy człowiek zachowuje się tak, że bardziej ufa temu, co może zrobić dla Boga, niż temu, co Bóg zrobił dla człowieka. Opierasz się na własnej sprawiedliwości i na uczynkach, które mają się podobać Panu Bogu. Ale Boże Słowo mówi wyraźnie, zbawieni jesteście przez łaskę. Boży to dar. Dlatego motywy są bardzo ważne. Musisz weryfikować, czy robisz to szczerze, z pasją, z życiem, czy jesteś tym niesamowicie pochłonięty. Tak naprawdę każde twoje codzienne spotkanie z Bogiem może być zupełnie inne. To jest nowe spotkanie. To, co jest dzisiaj, skończy się i jutro jest znowu twój nowy czas z Bogiem. Pielęgnowanie tego jest bardzo istotne. Mamy tutaj też przede wszystkim przykład z Bożego Słowa dotyczący faryzeuszów. Napisałem sobie tak, że faryzejska religijność niestety zabijała właśnie ich ducha. Kończąc w zasadzie, chciałbym w pewnym sensie rzucić wam pewnego rodzaju delikatne wyzwanie. Wszyscy dobrze wiemy, że ogromna odpowiedzialność spoczywa na osobie, która zwestuje Boże Słowo. Jest to dla nas jasne i zrozumiałe. Wspomina o tym brat Pana Jezusa, Jakub, w swoim liście, w 3 rozdziale i 1 wierszu jego księgi możemy odnaleźć następujące słowa. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wiecie, ilekroć to czytam i wiem, że jestem nauczycielem Bożego Słowa, stoję tutaj przed wami, przychodzą mi ciarki. Piątek, sobota, no może piątek nie, ale sobota wieczór i niedziela rano jest to tak zwany punkt kulminacyjny w moim życiu i apogeum przed moją niedzielną usługą. Moja żona mówi, Błażej, to się w końcu musi skończyć. Ja mówię, Klaudia, nie skończy się.
bo to wynika w środku, jest we mnie, z odpowiedzialności za to, po co tutaj wychodzę. Rozmawiałem krótko z Markiem właśnie tutaj przed naszym nabożeństwem. Marek się pyta, czy jestem przygotowany. Mówię, bracie, odpowiadam ci, zawsze mam tą świadomość, że nie jestem do końca godny, że nie wszystko dobrze zrobiłem, ale oczywiście swoje musiałem zrobić i też w połączeniu z czynnikiem Ducha Świętego wierzę, że Bóg będzie dzisiaj was dotykał. I na czym polega mój challenge? Często bardzo łatwo możemy zrzucić odpowiedzialność właśnie na mówcę. To kazanie mnie dzisiaj nie porwało. Te słowo najprawdopodobniej nie było dzisiaj do mnie, ale może do mojej żony, tak. Wiecie, uciekamy od odpowiedzialności. Tak jak Biblia mówi o tym wyraźnie w liście do Jakuba, że bardzo dużą odpowiedzialność biorą ci, którzy zwiastują, tak czy wiele Biblia nie mówi o słuchaniu? Bardzo wiele Biblia mówi o słuchaniu. Fragment z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału 35 wierszu mówi tak. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Już na samym starcie możemy zdyskwalifikować to, co Duch Święty przygotował dla ciebie i dla mnie. Wiecie, jaka jest specyfika naszego ciała? Mamy jedne usta, a mamy dwoje uszu. Co to oznacza? O wiele bardziej powinniśmy skupić się na słuchaniu. Po to Pan Bóg stworzył ciebie i mnie, abyś wytężał te uszka i zachowywał w swoim sercu i w umyśle to, co słyszysz. Jest pewnego rodzaju przestroga w liście do Hebrajczyków. Autor, który nie jest znany do końca, tutaj są różne poczynania, ale nie będę się na tym teraz skupiał, mówi w 5 rozdziale i 11 wierszu następujące słowa. Staliście się ociężali w słuchaniu. To jest dla nas przestroga. Możemy stać się ociężali w słuchaniu. Możesz na samym początku zdyskredytować głos Ducha Świętego przez to, że jest to taki, a nie inny mówca. Przez to, że mówi może wolno, przez to, że mówi może szybko, przez to, że mówi krótko, przez to, że mówi jednostajnie i przez to, że mówi długo. Takim sposobem myślenia nikt nigdy do was stąd nie trafi. Bo zawsze będzie jakieś ale. Będę szukał pewnego rodzaju usprawiedliwienia, które powoduje zły nawyk w moim życiu. Dzisiaj jest czas, w którym możesz się rozstać z pewnymi złymi twoimi nawykami. Nie musisz stąd wychodzić z tymi nawykami. Już dzisiaj, tu i teraz, w tym miejscu możesz podjąć pewną decyzję, że chcesz się z nimi rozprawić. Poniedziałek może być zupełnie innym dniem. Gdy będzie kończył się dzisiejszy dzień, możesz sobie siąść, wziąć karteczkę, zapisać pewne nawyki, szczerze skonfrontować to, co jest w twoim życiu. Być może znajdziesz coś, co nie jest dobrym nawykiem, co nie jest nawykiem, który powoduje przybliżanie się do Boga, ale jest wręcz przeciwnie, nawykiem, który powoduje oddalanie się od Boga. Chciałbym, abyśmy się pomodlili na koniec. Boże, dziękuję ci za to, że ty jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję ci za to, że ty jesteś w tym miejscu, tutaj, pośród nas. Panie, ja wierzę, że ty dotykasz nas wszystkich przez to słowo, Panie. Proszę cię, Panie, abyśmy mogli skonfrontować to słowo w naszym życiu, Panie. Abyśmy mogli zwrócić uwagę na nawyki, Panie, które są w naszym życiu. Czy one są dobre? Czy one są złe? Czy one nas przybliżają do ciebie? Czy być może wręcz przeciwnie? Proszę cię, Panie, żebyśmy podjęli te kroki, zaufali twojemu Duchowi, który wyposaża nas w moc do zmiany naszego codziennego życia. Dziękuję ci, Panie, za ten czas, który możemy mieć tutaj z tobą, Panie. Dziękuję ci dotychczas za to wszystko, co już mogliśmy odebrać, Panie. Ale proszę cię, Panie, żebyś dalej pobłogosławił tą część nabożeństwa, która jest jeszcze przed nami. A także proszę cię, Panie, żebyś ty dotykał przede wszystkim tego, co będzie się działo, gdy wyjdziemy z tego miejsca. Gdy wrócimy do codzienności naszego życia.
Nie chcemy udawać, Panie. Chcemy być szczerymi przed Tobą, a Ty znasz i widzisz nasze serca. Prosimy Cię, Panie, nieustannie dotykaj nas. Powoduj, Panie, to, że będziemy chcieli stale przybliżać się do Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją świętą krew, którą przelałeś na Golgocie. Pobłogosław ten czas, który jest jeszcze przed nami, a także i to rozejście, Panie, i to wszystko, co będziemy robić w niedzielę po południu. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.